28 minut po godzinie 8. Naszej koleżance jestem tu winny za kanapkę, a Państwu jestem winny jeszcze informacji, kto będzie dzisiaj gościem w Sednie Sprawy. Sedno Sprawy. Poranna rozmowa polityczna Radia Plus. Codziennie o 8.45. Moim gościem będzie Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości suwerennej Polski. A porozmawiamy o tak zwanej Pandora Gate, czyli aferze pedofilskiej wśród internetowych celebrytów. Porozmawiamy też o zatrzymaniu w Dubaju Sebastiana M., poszukiwanego listem gończym. Sedno sprawy. Posłuchaj już dziś o 8.45 w Radiu Plus. Zaprasza Jacek Prusinowski. Radio Plus. Reklama. Kochanie, jedźmy już do Galerii Bałtyckiej, bo zamierzam obłowić się na dwie ręce. Ence pence, a kluczyki do auta mam w której ręce? Baw się w Ence pence w nowej loterii Galerii Bałtyckiej. Od 5 do 14 października zrób zakupy za minimum 100 zł i graj o nagrody, które mają wzięcie. Karty podarunkowe o wartości 100, 200, a nawet 500 zł. Powodzenia! Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta. Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, Greenowita Acerola. Mamo, jest Greenowita Acerola? Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Greenowita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przepyszna. Greenowita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Mieszkańcy Lęborka, coś się otwiera. Coś dla fanów oszczędności. Aldi się otwiera, czyli wasz nowy sklep na tanie i proste zakupy. Już 11 października od godziny 6 rano w Aldi przy ulicy Tczewskiej 2 czeka super promocja. Teraz za zakupy za minimum 100 zł otrzymacie 5 bonów po 20 zł na kolejne, co daje aż 100 zł oszczędności. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Po reklamie. Radio Plus. Radio Plus. Na zegarze 8.30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek doniesienia z dróg, Krajowa 24.